Halo, cześć! Witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Cześć, witajcie! Dzisiaj zabieramy Was do hrabstwa Pembrokeshire, które znajduje się na zachodnich rubieżach Walii. Będziemy tutaj eksplorować wybrzeże. Są tu podobno plaże jak w Hiszpanii i dlatego tutaj przyjechaliśmy. Tak, długa droga była przed nami. Idziemy tutaj już od kilku godzin, ale nigdy tu nie byliśmy i jest tutaj pięknie i ponoć odludnie, nie ma tłumów. No i mamy super miejscówkę, także już niedługo do niej dojedziemy. Tak, zostańcie z nami. A my lecimy dalej. Będzie problem się minąć. Będzie ciekawe, jak tam lewa? No, jesteśmy już przy murku. No, na zapałki. No, ten pan tak mógł troszeczkę wcześniej zahamować, ale... Luzik. Trochę się zrobił korek, ale ciężko tam się było minąć w tym miejscu. Słuchajcie, nigdy nie zapuszczaliśmy się na dalekie zachodnie wybrzeże Walii i jak na razie strasznie nam się tutaj podoba. Jest podobny klimat do Cornwallii, ale jest bardzo, bardzo mało ludzi. Jest dużo, dużo mniej samochodów, także no, mam nadzieję, że będzie super. Powiedziałem Wam, że tutaj w tej okolicy jest podobny klimat jak w Cornwallii, no ale tak sobie teraz w sumie myślę, że widzowie w Polsce może nie będą do końca wiedzieli, co to jest Cornwallia. No to Wam powiem, że jest to najbardziej wysunięte południowe wybrzeże w Anglii, uznawane jedno z najpiękniejszych. Jest naprawdę pięknie, tylko że w sezonie jest bardzo tłoczno. Takie tylko szybkie sprostowanie. A oto i nasza miejscóweczka na te parę dni. O właśnie, tam jesteśmy, tam są nasi przyjaciele, Kamil z Kamilą. No jest super, myśleliśmy, że będzie trochę mniej ludzi, a jednak i tutaj jest sporo. Tak, naprawdę. No, ale cóż, taki sezon po prostu teraz mamy. I każdy gdzieś wyjeżdża, więc no i tutaj dotarło sporo ludzi. Wyjeżdżamy i my. Jak każdy, to i my. Miejsce jest fajne. A dzisiaj na przykład tutaj jest taka przyczepka. I serwują pizzę z pieca. Widzimy tutaj mnóstwo ludzi po prostu z pudełkami, z pizzami, maszeruje tam pod górkę, bo tutaj jest za tą górą jeszcze jest jedno pole namiotowe, jeszcze jedno wyżej. Także ludzie tutaj z pizzami mają no, takie fajne. My się oparliśmy pokusie, bo robiliśmy sobie grilla, więc w sumie no, nie wiem, czy to wyszło na lepsze, czy było zdrowiej. Tak, są tutaj prysznice, są toalety. No ale pewnie się zastanawiacie. O dobra, Paweł z Moniką gadają, gdzie są, a nawet nie powiedzieli, gdzie są. A więc jesteśmy na White Sand Bay przy miejscowości St. Davids na zachodnich rubieżach Walii. No, Walia słynie tutaj w tych stronach z bardzo pięknych, długich, piaszczystych plaż. Ale czy tak jest? Tak, teraz trochę ta plaża się zmniejszyła, bo w dzień była dużo większa, a teraz jest przypływ, więc nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze jest. Ale idziemy i zobaczymy. Dokładnie. Bo w dzień była piękna, bielutka plaża, ale jak nie ma teraz, to później. Znaczy jeszcze godzinę temu patrzyłem, no to plaży nie było. Była zalana przez morze, taka malutka, kamieniste trochę. Bo z brzeg, tak. Tak, ale w dzień była piękna, piaszczysta. Tak, jest to taki mini camping. To znaczy mini on nie jest. Znaczy, ale nie ma tutaj oznaczony takich... był jako farma i że nie ma tutaj żadnych rezerwacji wcześniejszych i tak dalej, więc myśleliśmy, że będzie tak bardziej spokojnie, a się okazuje, że to jest taki mini camping właśnie, no bo są też właśnie i toalety, i prysznice i takie rozrywki właśnie jak pizza z pieca. Problemem jest jedynie to, że jest teren bardzo nierówny. Widzicie, tam za nami, za mną właśnie rozciąga się ten nasz ala camping. I teren jest bardzo górzysty, jest dosyć krzywo i mieliśmy problem z wypoziomowaniem naszego kampera. Było jakieś minus 11 stopni na jedną stronę, no ale Paweł tam pokombinował, wjechał na jakąś góreczkę jednym kołem, no i jakoś tam dał radę, trochę zawieszeniem pneumatycznym, trochę na podjazdy, no i stoimy w miarę równo, ale tak to właśnie bywa czasami. Że nic nie pomaga. Że nic nie pomaga.
coś się dzieje. Wow. Tu można się zrelaksować. Warto było tu jechać. Jak widzieliście, dojazd tutaj był bardzo ciężki, ale warto było tutaj przejechać i przejechałbym to jeszcze raz, jakbym musiał. Dokładnie, jest cudnie. A szczególnie teraz o tej porze. No ale cóż, jutro sobie poplażujemy może. No, no i będziemy zwiedzać okolice, także widzimy się jutro. Hej! Halo, cześć, witajcie w kolejnym dniu. Cudowny poranek z pięknym widokiem. Wyspaliśmy się tu po prostu cudownie. Była taka cicha noc. No, miejscóweczka jest fajna. Niebo pełne gwiazd. No i mamy dzisiaj piękną pogodę znowu. Także zabieramy się za śniadanie. Na śniadanie robimy jajecznicę ze swojskich kabanosków i ze swojskim boczkiem, który mamy od Kamili i Kamila. Tak, jajecznica na bogato dzisiaj. Tak, i będzie na takiej wielkiej patelni, już się tu wszystko smaży. Swojskie wyroby prosto z żywca, tak? Tak, prosto z żywca, także tam górale, kurczę. Jak ktoś nas ogląda z żywca, to pozdrawiamy. Tam właśnie z tyłu sobie mieszka Kamil z Kamilą. I chyba najmłodszy uczestnik tego campingu. Pomachaj, Lilianko. Hej! A to jest najmłodszy uczestnik naszego campsite'u i biwaku w tym weekendzie. Hej! Jak wam się kempinguje z takim małym dzieckiem? Super. Co? Po raz pierwszy, ale jest świetnie. Liliana znosi to świetnie. A? Spała prawie 10 godzin. No tak. Kto spał 10 godzin? A zrób babciowi brawo, brawo. Super, brawo! Brawo! Wyrośnie na małą podróżniczkę, na pewno. Siemanko, zarąbiście jest. Witamy wszystkich widzów kanału Teraz Sfera. Brawo, brawo! Brawo dla Teraz Sfery! Brawo dla wszystkich! Brawo, brawo! Oglądających! A to wy sobie podróżujecie, dokładnie. Chodź, nie tylko z dzieckiem, ale jeszcze macie takiego małego pieska. Jeszcze Laila podróżniczka. Ona już zaliczyła więcej kilometrów niż Liliana, wszystko przed nią, nie? Słuchajcie, zachęcamy wszystkich młodych rodziców do wyjazdów. To jest taki fajny nawyk od małego wpajany małym dzieciom. Zabierajcie dzieci od iPadów i telefonów, tak. I pod namioty. Pokażcie im. A jak macie kampery, to z kamperami. Tak, a jak nie, to z namiotami. Albo chociaż do lasu idźcie z nimi. Dokładnie, brawo! Pozdrawiamy! Przyłączamy się do tego apelu oczywiście. Monia, już to śniadanko? Już prawie kończę. Ruszamy teraz eksplorować zachodnie wybrzeże Walii. Tak, zabierzemy was w bardzo fajne miejsce, także zostańcie z nami. No i przyjechaliśmy na miejsce. Słuchajcie, tu jest tak pięknie po prostu, że normalnie szok. Zarąbiście, jesteśmy przy Blue Laguna. A co to jest ta Blue Laguna, to zaraz wam pokażemy, tak, bo wygląda to zjawiskowo. Idziemy można właśnie tu uprawiać różne sporty, tam widzimy kajaki na supach, pływają, jakaś tam wspinaczka jest, widzimy tu ludzie idą w tych całych skafandrach, będą tam nurkować po prostu, nie wiem, zaraz zobaczymy pianka. Dokładnie. No, w skafandrach, w piankach. No. Tak, bo w ogóle tutaj to wybrzeże jest taką też trochę mekką surferów. No. Dzisiaj nie ma jakichś dużych fal, więc no, po prostu na supach jest. Sobie ludzie delikatnie pływają. No a my idziemy tam, szukamy tak. Błękitnej laguny. Zobaczmy, gdzie to jest.
jak, Monia, skaczesz? Nie. Dlaczego? Ja bym się bała. Zresztą ja nie umiem pływać, no to sorry. Kółko bym ci trzymał na dole. I w kółko bym musiała trafić. Dzięki. Sam możesz skoczyć. Takie te skoki wykonujecie na własną odpowiedzialność. Nie ma tutaj osoby, która udzieli wam profesjonalnej pomocy, nie ma ratowników. Także no, jest miejsce naprawdę super. Podejrzewam, że jest to jakaś po prostu była kopalnia, która kiedyś była używana, została zalana przez wodę, ale nie wiem, powiem wam szczerze, na 100%. Także jak tutaj byliście i wiecie trochę historii na temat, to piszcie w komentarzu. No i Monika, jak ci się podoba? Jezu, jest cudownie. Dotarliśmy w końcu na ten cypelek, a widoki stąd są nieziemskie. Tutaj w ogóle pływają sobie foki. No z góry są takie malutkie, trzeba by było zejść tam niżej, ale po prostu jest cudownie, cudownie. Niesamowity krajobraz jest tutaj. No i właśnie tutaj, jak widzicie, ten cypelek za mną, to pod spodem jest dziura, jest taki tunel w skale i z jednego brzegu można przepłynąć tutaj na drugi. Jest rewelacyjnie po prostu. Miejsce jest po prostu cudowne, bardzo, bardzo je polecamy. No i tak jak widzicie, no nie zawsze trzeba na dziko, za friko. My tym razem zdecydowaliśmy się na taki mini właśnie camping, który jest dużo tańszy niż inne kempingi. Tak, taki półdziki, ja go nazywam. Tak, trochę taki półdziki, chociaż no są tam właśnie toalety i łazienki. Kosztuje on 10 funtów od osoby za dobę, więc jak na standardy angielskie w tym momencie to jest bardzo tanio, bo stawki są tak trzykrotnie wyższe przeważnie. No naprawdę jest drogo wszędzie, tak jak nasi znajomi podróżują po kempingach i nam mówią ceny, no to jest po prostu masakra. No, ale tu jest trudno z miejscówkami na dziko, choć na tym wybrzeżu pewnie dałoby radę, może niekoniecznie tak bardzo nad morzem jak my stoimy. No, tym bardziej tak jak my w tej sytuacji wybraliśmy się z przyjaciółmi, którzy są pod namiotem i do tego jeszcze z małym dzieckiem. Więc no, taka opcja jest fajna i dla nas, i dla nich. No i właśnie będziemy się już zbierać na dół, bo oni czekają na dole, no bo nie byli w stanie się tutaj wdrapać z wózkiem. Bardzo są wyrozumiali dla nas. Więc na nas czekają, więc pędzimy teraz do nich. Ale jest po prostu mega pięknie i słuchajcie, jest tak gorąco, nie ma wiatru. No ja w szoku jestem, po klifach tu chodzimy, Monika założyła długie spodnie, bo myślała, że będzie wiać, no ale ja na szczęście tak. Mam krótkie, Monika się poci, ja nie i w sumie jest okej. Okay. Ja byłam pewna, że będzie wiało, ale no jest po prostu, nie, pogoda no jest wspaniała. Ale tutaj ludzi, słuchajcie, na tych kajakach pływa, takim zazdroszczę, że normalnie masakra, małe dzieciaki. Na bombę. Kajaczkach tutaj doginają, no cudownie, mają warunki. My już powróciliśmy i powoli zaczynamy się do przygotowania obiadu. Kamila, co robisz? Sałatkę? Tak. Taką jak wczoraj? Taką jak wczoraj. Serfeta, cebulka, oliwa, pomidorki. Tam nasza najmłodsza uczestniczka szaleje na kocu. Hej, Lilianka! Ćwiczy jogę, a ja zabieram się do rozpalania grilla. No i tu wam chciałem coś pokazać. Pamiętacie, dostaliśmy od naszego syna prezent na święta. Jest to taki stojak na ognisko, który nam służy teraz jako podstawa do robienia grilla. A dzisiaj jeszcze go będziemy testowali na plaży. Postaramy się rozpalić jakieś fajne ognisko. Ale zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. To Jaczek na razie się sprawdza. Cieszę się, że go w końcu możemy użyć, bo w Hiszpanii nie mieliśmy takiej okazji, bo tam był zakaz palenia ognisk. A jak na razie jest stabilny. Powiem wam szczerze, się tu wszystko fajnie robi.
No słuchajcie, już będziemy kończyli tego vloga dzisiaj. Mam nadzieję, że się zrelaksujecie razem z nami przy ognisku, przy tej pięknej zatoce White Sand Beach, przy tych szumach fal. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. W szumie fal. Zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. No i zapraszamy do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. I do zobaczenia za tydzień. Dokładnie. Hej! Hej.